Mateusza, 24 rozdział, od 45 wiersza do 25 rozdziału, wiersz... Do 25 rozdział, do 30 wiersza. Mateusza 24, 45 wiersz. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm we właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi z owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was, czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł i obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy, ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, że żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent swój w ziemi. Oto masz, co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. Temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Matthäus hatte den Auftrag, den Herrn Jesus als den König Israels zu beschreiben. Mateusz miał, dostał to zadanie, by opisać Pana Jezusa jako króla izraelskiego. Die Empfänger waren in erster Linie Juden, an die er sich richtete. Ci odbiorcy tej Ewangelii, do których on się zwraca, w pierwszej linii byli Żydami. To byli Żydzi. Vor dem Hintergrund haben wir im Matthäus-Evangelium sehr viele Zitate des Alten Testamentes. I z tego też względu w Ewangelii Mateusza mamy bardzo wiele cytatów ze Starego Testamentu. Der Jesus spricht auch sehr oft von dem Messias. Pan Jezus tutaj też mówi bardzo często o Mesjaszu. Christus ja auch bedeutet.
co też Chrystus oznacza, oder Sohn des Menschen. Albo o Synu Człowieczym. Christus hat eine Beziehung zum Volk Israel. Chrystus ma ten związek z ludem izraelskim. Und Sohn des Menschen hat eine Beziehung zu seiner Herrschaft über die ganze Erde. A Syn Człowieczy wiąże się z jego panowaniem nad całą ziemią. Matthäus war ein Zöllner. Mateusz był celnikiem. Und will durch dieses Evangelium deutlich machen, wer der Jesus wirklich ist. I on przez tą Ewangelię chce pokazać, kim Pan Jezus jest naprawdę. Dass er dieser Verheißene ist, der im Alten Testament vorausgesagt worden war. Że on jest tym obiecanym, który był przepowiedziany. Matthäus 24 und 25 bilden eine Einheit. Mateusz 24 i 25 tworzą całość. In Kapitel 23 spricht der Jesus über die religiöse Führerschaft das Gericht aus. W 23 rozdziale Pan wypowiada sąd nad tym na temat tych, którzy panują nad Izraelem. Wir haben davon gelesen, dass im tausendjährigen Reich, Hesekiel 47, die Gnade immer größer sichtbar wird. I też to miejsce, które czytaliśmy z Ezechiela 47, widzieliśmy tam, że ta łaska będzie się coraz bardziej obfitowała, będzie się rozprzestrzeniała. Und hier in den Kapiteln haben wir eine gewisse Vorschau. A tutaj w tych rozdziałach mamy taki swego rodzaju pogląd na te sprawy. Kapitel 23 endet mit dem bekannten Vers 37. 23 rozdział Mateusza kończy się tymi wierszami, które są bardzo znane. 37 wiersz. Da ist Jerusalem, Jerusalem, ihr tötet die Propheten, steinigt die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. I tutaj jest wyrażona ta cała miłość Pana Jezusa do Jego ludu ziemskiego. Vers 38 wird gezeigt, dass das Haus in Öde gelassen wird. W 38 wierszu widzimy, że ten ich dom będzie jako pustynia. Wenn sie den rechtmäßigen König ablehnen, gdy oni zaprzeczają, odrzucają ich króla, tego właściwego króla, dann war er bereit, diese Ablehnung anzunehmen. To też Pan Jezus był gotowy na to, aby przyjąć to odrzucenie, czy uznać. Vers 39 wird gezeigt, man würde ihn nicht mehr sehen. I 39 wiersz Pani mówi, że nie zobaczycie mnie już więcej. Er geht zurück in den Himmel. On pójdzie do nieba. Aber dann würde sich das Blatt wenden. Ale to się kiedyś zmieni. Nicht zum Gericht. Nie ku sądowi. Sondern er würde sagen, gepriesen, bis ihr saget, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Zmieni się w tym momencie, gdy powiedzą, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Israel in seiner Gesamtheit kam unter Gericht. Izrael jako całość był poddany sądowi. Aber die bedingungslosen Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat, würden ihre Erfüllung finden in dem Überrest Israels. Ale te obietnice, które Bóg dał Abrahamowi, które są bezwarunkowe, znajdą swoje wypełnienie w tej resztce izraelskiej. Das würde im Reich Gottes sichtbar werden. To będzie widzialne w tym Królestwie Bożym. Das Reich Gottes in Macht und Herrlichkeit. To Królestwo Boże w mocy i chwale. Das Reich Gottes existierte nach Lukas 17 damals schon, als der Jesus als Mensch auf der Erde war. To Królestwo Boże było już na tej ziemi według Łukasza 17, gdy Pan Jezus był na tej ziemi. Aber der Jesus wurde verachtet. Ale Pan Jezus został znieważony. Auch wir gehören heute zum Reich Gottes. Również i my należymy do Królestwa Bożego dzisiaj. Es hat natürlich jetzt keine regionalen Grenzen. Oczywiście, to nie ma żadnych granic regionalnych. Es ist mehr durch
Gerechtigkeit, Frieden und Freude gekennzeichnet. Jest to bardziej naznaczone sprawiedliwością, radością. Aber es sind Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben. Ale są ludzie, którzy mają ten związek z Bogiem. Wenn auch zum Teil nur nach dem Bekenntnis. Nawet jeżeli tylko jest to wyznanie, jest to tylko wyznaniowe. Aber dann wird einmal die Zeit kommen, wo der Jesus in Jerusalem regieren wird. Ale nadejdzie taki czas, gdy Pan Jezus w Jerozolimie będzie panował. Und alle Menschen werden ihn ehren. I wszyscy ludzie będą go czcili. Jetzt durch die Ablehnung des Herrn Jesus kam eine ganz besondere Zeit. Teraz przez odrzucenie Pana Jezusa przyszedł szczególny czas. Das ist das Reich der Himmel. To jest to Królestwo Niebios. Von dem Reich der Himmel hatten die Propheten nicht gesprochen. O tym Królestwie prorocy nie mówili. Viele hatten sie vom Reich Gottes gesprochen. Mówili wiele o Królestwie Bożym. Viele Prophezeiungen gab es da. Było wiele proroctw na ten temat. Wo jeder unter seinem Weinstock sitzen würde und die Freuden des Reiches genießen würde. Gdzie każdy będzie siedział pod swoim krzewem winnym i będzie rozkoszował się tym. Und die Jünger waren ja auch in der erfreulichen Erwartung. I uczniowie oczekiwali tego. Aber Reich der Himmel ist etwas Besonderes. Ale Królestwo Niebios jest czymś szczególnym. Manchmal ist es deckungsgleich mit dem Begriff Reich Gottes. Deckungsgleich. Czasami jest ono pokrywa się razem z Królestwem Bożym. Reich Gottes fand seinen Anfang, als der Jesus in den Himmel fuhr. Królestwo Boże zaczęło się, gdy Pan Jezus wstąpił do nieba. Und hat sein Ende, wenn er wiederkommen wird. I będzie miało koniec, gdy on przyjdzie znowu. Um dann auf der Erde sein Reich aufzurichten. By ustanowić swoje królestwo tutaj na tej ziemi. In dieser Zeit ist Israel auf die Seite gesetzt. Ja, Israel auf die Seite gesetzt. W tym czasie Izrael jest odłożony czy odsunięty na bok. Jetzt zur Einteilung von Kapitel 24 und 25. I teraz podział rozdziału 24 i 25. Kapitel 24, Vers 1 bis 44 haben wir eine prophetische Sicht. Od 1 do 44 wiersza mamy ten przegląd proroczy. Sie beginnt mit der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70. Zaczyna się od zburzenia Jerozolimy w 70 roku. Und sie endet mit der Aufrichtung und Führung im tausendjährigen Reich. I kończy się w tysiącletnim królestwie. Ab Vers 45 haben wir eine Zeit, wo es nicht um die Juden geht, sondern um die Christen geht. Od 45 wiersza nie jest mowa nie o, czy chodzi tutaj nie o Żydów, tylko o chrześcijan. Da sind mehr christliche Elemente im Vordergrund. Tutaj są na pierwszym planie te chrześcijańskie elementy. Und dann Kapitel 25, Vers 31 bis zum Schluss haben wir den Schwerpunkt die Nationen. I 25 rozdział od 31 wiersza tym głównym punktem, czy na tym głównym punktem, na którym jest położony ciężar, są narody. Alle Nationen werden da im Gericht für die Lebendigen antreten müssen. Wszyscy będą musieli być poddani pod ten sąd. Wir haben gesagt, in Kapitel 24, Vers 45 bis 25, Vers 30 haben wir die Christenheit. I tak jak to już mówiliśmy, ten przeczytany urywek od 45 wiersza do 30 kolejnego rozdziału mamy chrześcijaństwo. Warum wissen wir das? Skąd to wiemy? Dort ist immer nicht von Israel die Rede. Tutaj nie ma mowy o Izraelu. Keine Zitate. Nie ma żadnych cytatów starotestamentowych. Da geht es nicht um Zeit und Zeitepochen. Tutaj nie ma mowy o czasie ani o okresach czasu. Wir finden Herrn Jesus nicht als Sohn des Menschen. Nie widzimy tutaj Pana Jezusa jako Syna Człowieczego, als Messias, jako Mesjasza, sondern als Herrn. Ale jako widzimy Pana Jezusa jako Pana. Dieser Abschnitt unterteilt sich wieder in drei Abschnitte. I ten urywek, który czytaliśmy, dzieli się znowu na trzy urywki. Der erste Abschnitt, der treue bzw. untreue Knecht. Pierwszy z nich to jest ten wierny i niewierny sługa. Das nächste ist das Gleichnis von den zehn Jungfrau. Następny urywek to jest to podobieństwo o 10 pannach. Und ab Vers 14 haben wir dann Knechte, den Talente anvertraut werden. I od 14 wiersza mamy tych sług, którym zostały powierzone talenty.
Der Schwerpunkt des ersten Abschnitts, also Kapitel 24, Vers 45 bis 51, ist die Tätigkeit in der Christenheit zur Auferbauung der Glaubenden. Ten pierwszy urywek, tym głównym punktem ciężkości jest to, by budować wierzących. Kapitel 25, Vers 1 bis Vers 13. 25 rozdział od 1 do 13 wiersza. Haben wir den Gedanken, den Herrn Jesus als Bräutigam erwarten. Mamy tą myśl, by oczekiwać Pana Jezusa jako tego oblubieńca. Und in dem letzten Abschnitt haben wir den Gedanken, den Menschen in dieser Welt das Evangelium zu bringen. A ostatni urywek mamy, czy tym tematem jest głosić Ewangelię ludziom w tym świecie. Also ganz unterschiedliche Schwerpunkte. A więc widzimy, że są to całkiem różne te punkty ciężkości w każdym z tych urywków. Das ist auch keine Prophetie. I to też nie jest proroctwo. Das sind unterschiedliche Bilder, wo der Herr einen Hauptgedanken vorstellt. To są różne obrazy, w których Pan przedstawia jedną główną myśl. Was ist das Kennzeichen eines Gleichnisses? Jaka jest cecha charakterystyczna podobieństwa? Der benutzt ein Bild aus dem täglichen Leben, um eine geistliche Wahrheit zu illustrieren. Pan Jezus używa tutaj obrazu z życia codziennego, aby przedstawić duchową prawdę. Unvermittelt gewissermaßen beginnt der Herr hier. I tutaj Pan zaczyna tak jakby bez jakiegoś wstępu. Von dem Thema der Juden kommt er auf einmal auf die Christenheit zu sprechen. Nagle jakby przeskakuje z tematu żydostwa na chrześcijaństwo. Und er zeigt, wer ist du der treue und kluge Knecht, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat, um ihm Nahrung zu geben zur rechten Zeit. I przedstawia tego, kto jest tym wiernym i roztropnym sługą, który jest postawiony nad czeladzią, aby dawać im pokarm o właściwej porze. Es ist ein Bild aus dem täglichen Leben, haben wir gesagt. Tak jak mówiliśmy, jest to obraz życia codziennego. Da ist eine Person, die verantwortlich ist, Nahrung zu geben. Jest osoba odpowiedzialna za podawanie pokarmu. Und indem der Herr das in eine Frage kleidet, i Pan jakby to ubiera jako pytanie, will er jeden seiner Zuhörer ansprechen. I chce przedstawić to swoim słuchaczom. Er spricht das Herz und das Gewissen an. I mówi do serca i do sumienia. Um uns sensibel zu machen. Aby nas poruszyć w tym. Er sagt nicht etwas, sag mal, zu Petrus. I on nie mówi to tak, jak to mówił na przykład do Piotra. Er fragt einfach in die Runde, wer? I po prostu on zwraca się z takim ogólnym pytaniem i mówi, kto? Heute Abend sind wir in Grabow. Dzisiaj wieczorem jesteśmy w Grabowie. Wer fragt, wer ist bereit? I weźmy to pytanie do siebie, kto jest gotowy? Sich zum Wohl der Gläubigen einzusetzen. Kto jest gotowy do tego, by oddać się w służbę dla wierzących? Das ist nicht in erster Linie eine Sache von Gnadengaben. To nie jest w pierwszym na pierwszym miejscu nie chodzi tutaj o dary łaski oder Fähigkeiten albo jakiejś zdolności. Dann hätte der Herr nicht sagen können, wer. Bo wtedy Pan nie mógłby powiedzieć, kto z was. Sondern er sagt, wer, um deutlich zu machen, jeder kann im Grunde genommen dazu beitragen. Ale jak Pan tutaj mówi, kto więc jest tym sługą, to tyczy się, to Pan jakby chciał powiedzieć, każdy co do zasady jest zdolny do tego, by w tym uczestniczyć. Und dieser Gedanke wird unterstrichen, indem er nach dem Treuen fragt. I ta myśl jest podkreślona, bo gdy Pan pyta o tego wiernego sługę. Geht hier nicht nur Männer. Tu nie jest mowa tylko o mężczyznach. Viele Aufgaben innerhalb der Christenheit können in erster Linie nur von Frauen wahrgenommen werden. W dzisiejszym chrześcijaństwie wiele zadań może być jakby wykonywanych tylko przez kobiety. Wir freuen uns, dass unsere Frauen heute sich Zeit nehmen, um die Kinder in der göttlichen Wahrheit zu unterrichten. Jesteśmy wdzięczni za to, że nasze żony poświęcają swój czas, aby nasze dzieci wychowywać w prawdach chrześcijańskich. Und wir selbst haben sie ja zum Teil auch erfahren. Unsere Mütter haben uns doch die ersten Lebensjahre unterwiesen. I przecież każdy z nas też tego doświadczył, gdy nasze mamy nas jako dzieci uczyły pewnych prawd. Die Männer müssen arbeiten gehen.
Mężczyźni muszą iść do pracy. Und sind zeitweise überhaupt nicht zur Verfügung. I jest taki okres czasu w życiu każdej rodziny, gdy mężczyzny nie ma w ogóle w domu, nie jest do dyspozycji. Also jeder ist angesprochen. A więc Mann oder Frau. Do każdego jest to wezwanie, czy do mężczyzny, czy do kobiety. Treu heißt zu den Beziehungen stehen, in die wir hineingestellt sind. Być wiernym to znaczy być w tych związkach, w tych okolicznościach, w jakich jesteśmy postanowieni, żyć tym. Heute wird alles relativiert. Dzisiaj wszystko jest takie uogólniane. Das Verhältnis in der Ehe. Czy to te stosunki w małżeństwie. Oder auch das Verhältnis in den Familien. Te relacje w rodzinie. Wenn wir an das Verhältnis, was jeder Gläubige zu seinem Herrn hat, denken. I jeśli chodzi o ten nasz stosunek do naszego Pana, to ten świat też chce to bardzo uogólnić. Nie, my musimy być w tych relacjach, w tym właściwym stosunku, jaki został nam dany. I czynić to, czego Pan od nas oczekuje. Aber es geht nicht nur um treu. Ale nie chodzi tylko o bycie wiernym, sondern es nochmal. Es geht um treu und das bedeutet nicht nur in der Beziehung leben und arbeiten. To znaczy być wiernym to nie znaczy tylko żyć i wykonywać to, sondern treu ist auch immer mit Liebe verbunden. Ale wierność jest zawsze połączona z miłością. Im Dienst für den Herrn kann der Dienst nur aus einem dem Herrn liebenden Herzen erfolgen. Służba dla Pana może wypływać tylko z miłującego serca. Sicherlich ist es erforderlich, dass wir Inhalte vermitteln. I oczywiście też jest to pożądane, abyśmy coś dawali z siebie. Dass wir Inhalte vorleben. Abyśmy to, o czym mówimy, abyśmy też pokazywali w naszym życiu. Aber die Beziehung zu uns kann nie besser sein als die Beziehung, die wir persönlich zu dem Herrn haben. Ale te nasze relacje pomiędzy nami nigdy nie mogą być lepsze niż ta nasza relacja, którą możemy mieć z Panem. Czy nie mogą być lepiej urzeczywistniane, czy żeby były w ten sam sposób urzeczywistniane jak relacja z Panem, jak nasz stosunek z Panem. Die zweite Eigenschaft, die dieser Knecht hat, ist klug. Druga cecha charakterystyczna, którą ma ten sługa, to jest mądrość. Als Gläubige sollen wir unseren Verstand gebrauchen. Jako wierzący powinniśmy i musimy używać naszego rozumu. Manche meinen ja Geistesleitung wäre irgendwie was ganz komisches. Geistesleitung wäre etwas komisches. Co niektórzy uważają, że to prowadzenie przez ducha to jest coś co najmniej śmiesznego. Hätte man auf einmal so einen Gedankenblitz und dann wäre das. Że dostaniemy jakąś myśl i właśnie to jest to. Geistesleitung setzt unser Verstand nicht außer Acht. Prowadzenie duchem nie wyłącza naszego rozumu. Aber Geistesleitung geht weiter als der Verstand. Ale prowadzenie przez ducha sięga dalej niż nasz rozum. Wir müssen unseren Verstand gebrauchen. Musimy używać naszego rozumu. Wir müssen verständlich sein in unserer Aussprache. Musimy być zrozumiałymi w naszych wypowiedziach. Wir müssen den äußeren Gegebenheiten entsprechend uns verhalten. I tym okolicznościom, w jakich się znajdujemy, musimy się odpowiednio do nich też zachowywać. Wir müssen uns dem inneren Zustand derjenigen, mit dem wir zusammen sind, anpassen. Musimy się w pewnym sensie dopasować do wewnętrznego stanu naszego rozmówcy. Welche Bedürfnisse haben die Geschwister? Jakie potrzeby mają współwierzący? Und welche Situationen stehen vor ihnen? Przed jakimi sytuacjami są oni postawieni? Das kann der Herr nur deutlich machen. To Pan nam może właśnie uzmysłowić. Und das treibt uns immer wieder ins Gebet. I to nas popędza do modlitwy. Damit seine Gnade in uns mächtig sein kann. Aby Jego łaska była mocna w nas. Es geht immer nur darum, die Herrschaft des Herrn Jesus anzuerkennen. Tu chodzi zawsze o to, by uznać panowanie Pana Jezusa. Wir alle, die wir hier im Raum sind, uns zu dem Herrn Jesus bekennen. Wszyscy, którzy jesteśmy w tym pomieszczeniu, przyznajemy się do Pana Jezusa. Nennen ihn Herr. Nazywamy Go Panem. Und das macht deutlich, dass wir uns seine Herrschaft unterordnen wollen. A to oznacza, że my poddajemy się pod Jego panowanie. Er hat das sagen. On ma to postanowienie. Lese aus Johannes 13 einen Vers.
Jeden wiersz z Jana 13. Vers 13 und 14. Jana 13, 13. Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Auffallend ist, dass Lehrer und Herr umgedreht wird von dem Herrn in der Reihenfolge. Ciekawym tu jest, że pan tutaj zmienia kolejność. Najpierw mówi nauczycielem i panem dopiero. Die Jünger sagen zuerst Lehrer und dann Herr. Dann redet der Herr es um und sagt, ich bin der Herr und der Lehrer. Okay. Siehst du hier? 13 i 14. Wy nazywacie. Aha, dobrze. Pan tutaj mówi najpierw, wy nazywacie mnie nauczycielem i panem, a teraz pan mówi, jeśli wtedy ja. I pan zmienia kolejność. Nie mówi nauczyciel i pan, tylko mówi, jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel. Czyli pan odwraca tą kolejność, którą użyli uczniowie. Um ein Segenskanal sein zu können, müssen wir zunächst die Herrschaft des Evangeliums anerkennen. Abyśmy byli tym kanałem, przez który mogą wypływać te błogosławieństwa, musimy uznać panowanie naszego Pana. Wir müssen den Willen zum Gehorsam haben. Musimy być chętni być posłusznymi. Und dann werden wir seine Belehrung auch besser verstehen. I wtedy jego pouczenia będziemy w stanie lepiej zrozumieć. Wir sind alle Knechte vor dem Herrn. Wszyscy jesteśmy sługami Pana. Wenn wir ein glückliches und reiches Leben im Hinblick auf die Ewigkeit haben wollen, dann müssen wir uns seiner Herrschaft untersetzen. Jeśli chcemy mieć to szczęśliwe życie na przyszłość, to musimy się poddać pod jego panowanie. Dieser Knecht ist jetzt gesetzt über das Gesinde. I teraz ten sługa jest postanowiony nad tą czeladzią. Stellen wir uns vor, das war ein Riesenhaushalt. Wyobraźmy sobie, że jest to wielkie gospodarstwo. Da gehörten viele Knechte und Mägde. Jest wiele sług i służebnic. Und einer war verantwortlich, die Nahrung zur rechten Zeit auf den Tisch zu bringen. I jeden z nich był odpowiedzialny za to, by dawać pokarm we właściwej porze, by przygotowywać pokarm we właściwej porze. Und jetzt im geistigen Sinn, was ist Nahrung? I teraz w duchowym rozumieniu, co to jest pokarm? Nahrung ist das, was mir Kraft gibt, um die Gedanken Gottes zu verwirklichen. Pożywienie to jest to, co daje mi siłę, abym mógł urzeczywistniać myśli Boże. Bibel jest gut. Czytanie Biblii jest dobre. Aber das reicht nicht. Ale to nie wystarczy. Ich muss das unter Gebet tun. Muszę to czynić razem z modlitwą. Ich muss darüber nachdenken. Muszę o tym rozmyślać. Und muss gewissermaßen erleben, dass aus diesem Abschnitt heraus Kraft für mich kommt. I muszę odczuć, że z tego urywka ja wzmocniłem się, czytając ten urywek. Dass er gewissermaßen persönlich mich anspricht. Że to tyczy się mnie osobiście. Und wenn ich das erlebe, jeśli ja to przeżyję, dann bin ich auch fähig, etwas weiterzugeben. To wtedy będę zdolny, aby to też przekazać dalej. Ein ganz einfaches Bild. Bardzo prosty przykład. Wir kennen alle so Kassen, nicht? Die im Laden da sind. Kassen. Wszyscy znamy kasy sklepowe. In der Kasse ist Geld. W kasie zawsze, w tej kasetce są pieniądze. Und ich kann das Geld nur ausgeben, wenn ich vorher Geld eingenommen habe, nicht? I mogę wydać te pieniądze tylko wtedy, jeśli wcześniej coś włożymy do niej, do tej kasetki. So ist es im geistigen Leben auch. Dokładnie tak samo sprawa wygląda z rzeczami duchowymi. Ich muss mich mit Gottes Wort beschäftigen. Muszę zajmować się Słowem Bożym. Es muss mir kostbar werden. Musi być dla mnie kosztowne. Und ich muss in der Abhängigkeit vom Herrn leben. Muszę żyć w tej zależności od Pana. Dann kann ich auch Nahrung weitergeben. I wtedy też będę mógł ten pokarm podać dalej. No einmal, das ist, bezieht sich nicht auf 1. Korinther 14, was ich hier sage.
Jeszcze jedno, to nie tyczy się 1 Koryntian 14, to co, o czym mówimy. 1 Koryntian 14 hat zum Schwerpunkt die Zusammenkunft zur Auferbauung. Tam jest mowa o tym zbudowaniu, zgromadzeniu. Aber hier dieses Gleichnis ist viel breiter. Ale to podobieństwo tutaj jest o wiele szersze. Gott hat jedem Gläubigen etwas geschenkt zum Segen. Bóg darował każdemu wierzącemu coś jako błogosławieństwo. Jest jetzt nochmal eine Stelle aus Epheser 4, Vers 7. Jedno miejsce z Efezjan 4, 7. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Jedem hat der Herr etwas gegeben zur Aufbau. Każdemu Pan dał coś ku zbudowaniu. Zur rechten Zeit. We właściwym czasie. Wir leben heute alle mit der Uhr. My dzisiaj wszyscy żyjemy, można powiedzieć, z zegarkami. Dlatego jest wichtig, das angemessen zur rechten Zeit aufzugeben. I jest też ważnym właśnie, by to, co właściwe, podać we właściwym czasie. Was morgens richtig ist, muss nicht nachmittags richtig sein. To, co jutro będzie właściwe, niekoniecznie będzie właściwe dziś wieczorem. Was sagt der Herr dazu? I co Pan mówi do tego? Glückselig jener Knecht. Szczęśliwy ów sługa. Also, dieser Mann, der für die Nahrungsverteilung zuständig war, der wird glückselig genannt von dem irdischen Knecht, von dem irdischen Herrn. A więc ten sługa, który jest odpowiedzialny za pokarm, jest nazywany jako szczęśliwy przez tego swojego ziemskiego pana. Er findet also die Anerkennung des Herrn. A więc on uznał, on uzyskał uznanie z tego Pana. A jak możemy to zastosować do nas jako wierzących? Jeśli my będziemy czynili to, czego sobie życzy nasz Pan, to wtedy też będziemy mieli w naszym sercu pokój i uspokojenie. Hiob hatte das Zeugnis Gottes in sich, dass er Gott wohlgefallen habe. Job miał to... Hiob hatte das Zeugnis. Enoch, entschuldigung. Enoch. Enoch miał to... To świadectwo było mu dane, że podobał się Bogu. Haben wir das nicht alle erlebt auch? Czy my przeżywaliśmy coś podobnego? Wir haben den Herrn gebeten, lass mich ein wirksames Werkzeug für dich sein. Czy prosiliśmy Pana o to, aby sprawił, byśmy byli tym czynnym i działającym narzędziem w Jego rękach? I On nas uzdolnił do tego, że możemy takimi być. Jeśli coś czynimy, to niekoniecznie jest to powiązane z uznaniem wśród wszystkich wierzących. Maria von Bethanien hat den Heiland gesalbt. Maria z Betanii namaściła Zbawiciela. I musiała przeżyć krytykę z ust innych uczniów. I też nie chcielibyśmy przez to mówić, że nasi współbracia nie mają prawa nam nic, nie mają prawa nam zwrócić uwagi. Nie, my stoimy przed Panem, ale jednocześnie też jesteśmy częścią miejscowego świadectwa zgromadzenia. Jesteśmy razem tutaj postawieni. A jakże szybko my jesteśmy jednostronni. A jakże często też znajdujemy się na błędnej drodze. Der sagt, wenn er wiederkommt, wenn jemand mit dieser Tätigkeit beschäftigt ist, dann wird er glückselig gepriesen. Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Der Dienst der Auferbauung, ganz gleich wie und wo, to służba budowania, erfolgt immer im Hinblick auf das Wiederkommen des Herrn Jesus. Ma miejsce, czy odbywa się zawsze w tym spojrzeniu na przyjście powtórne Pana. Sehr schön, der Gedanke wird dann hinter mit dem zweiten Gleichnis unterstrichen. I ta myśl jest bardzo pięknie podkreślona z tym drugim podobieństwem. Vers 47.
47 wiersz. Eine Anerkennung des Herrn wird ausgesprochen für den treuen Knecht. Jest tutaj wypowiedziane uznanie Pana co do tego wiernego sługi. Der Jesus will das belohnen, was wir aus Liebe zu ihm getan haben. Pan Jezus nagrodzi to, co uczyniliśmy z miłości do Niego. Ja, seine Gnade kann nur in uns was Gutes hervorbringen. Tylko Jego łaska może wywołać coś dobrego w nas. Auf dem letzten Blatt der Bibel wird noch gesagt: Ich komme und mein Lohn mit mir. Na ostatniej stronie Biblii jest napisane: Przyjdę, a zapłata moja jest ze mną. Jetzt auf einmal Vers 48, wenn aber jener böser Knecht in seinem Herzen sagt. I teraz 48 wiersz. Jeśli zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim. Was ist denn nun richtig? Ist das ein guter Knecht oder ist das ein böser Knecht? Co więc jest właściwe? Czy to jest dobry, czy zły sługa? Jak meint ihr? Jak myślicie? Auf einmal wird aus dem guten Knecht ein böser Knecht? Czy nagle z tego dobrego sługi robi się zły? Kann das sein? Czy może tak mieć być? Denn das kann nicht sein. Tak nie może być. Hier geht es auch nicht um einen schwach gewordenen Gläubigen. Tutaj też nie chodzi o tego wierzącego, który stał się nagle słabym. Das macht das Ende des Gleichnisses ganz klar. I koniec tego podobieństwa uzmysławia nam to dobitnie. Denn dieser böse Knecht endet in der an dem Ort der Qual. Bo ten zły sługa kończy w tym miejscu płaczu i zgrzytania zębów. Was ist denn? O czym więc jest tutaj mowa? Dieser Knecht ist eine Symbolfigur für den ganzen Dienst innerhalb der Christenheit. Ten zły sługa jest taką jak gdyby figurą, takim symbolem na ogólne chrześcijaństwo, na tą służbę, która jest czyniona w chrześcijaństwie. Man kann es auch anders sagen. Można też to powiedzieć inaczej. Dieser Knecht ist ein Symbol für zwei Gruppen von Dienern. Ten sługa jest symbolem dwóch grup sług. Die einen, die eine innere Beziehung zu dem Herrn Jesus haben und aus dieser inneren Beziehung seine Anerkennung finden. Jedna grupa to są ci, którzy mają tą wewnętrzny stosunek i z ich wnętrza wypływa to. Die anderen haben nur ein christliches Bekenntnis, aber keine innere Beziehung zu dem Herrn Jesus. Sind nicht gläubig. Ta druga grupa ma tylko to zewnętrzne wyznanie, ale nie są wierzącymi. Diese Menschen werden einmal ein Gericht bekommen. I ci ludzie, właśnie ta druga grupa, kiedyś będą osądzeni. Noch ein zweiter Gedanke dazu. Jeszcze druga myśl do tego. Das Christentum fing in einer sehr positiven Atmosphäre an. Chrześcijaństwo rozpoczęło się w bardzo pozytywnej atmosferze. Der negative Anteil kommt immer deutlicher in den Vordergrund. A niestety ta strona negatywna coraz bardziej przybiera przybierała na sile. Zu Anfang Apostelgeschichte war alles gut, nicht? Na początku Dziejów Apostolskich, jak czytamy, było wszystko dobrze. Mit tiefer Freude lesen wir die Reinheit, die Hingabe an den Herrn Jesus Christus. Z wielką, głęboką radością to wszystko się odbywało dla Pana. Dann kommt Apostelgeschichte 5. I potem mamy Dzieje Apostolskie, 5 rozdział. Dann kommt Apostelgeschichte 6. Dzieje Apostolskie, 6 rozdział. Apostelgeschichte 8. 8 rozdział. Die ersten Sünden innerhalb der Versammlung. Pierwsze grzechy w środku zgromadzenia. Die ersten Sünden innerhalb des christlichen Zeugnisses. Pierwsze grzechy w tym wyznaniu chrześcijańskim. In Offenbarung 2 und 3 haben wir die Kirchengeschichte. W Objawienie 2 i 3 rozdział mamy historię Kościoła. Dargestellt in 7 Versammlungen, die zeitgleich existiert haben in Kleinasien. Mamy to przedstawione w postaci 7 zgromadzeń, które wtedy istniały równocześnie w Azji Mniejszej. Wir haben gesagt, diesen 3 Gleichnissen hier haben die Christenheit. I tak jak powiedzieliśmy, tutaj mamy 3 podobieństwa, które obrazują chrześcijaństwo. I chrześcijaństwo kończy się Laodyceą, prawda? Das christliche Zeugnis wird so schrecklich sein in den Augen des Herrn Jesus Christus, dass er es ausspeien wird aus seinem Mund. To chrześcijańskie wyznanie będzie tak okropne w oczach Pana, że będzie musiał je wypluć ze swoich ust. Einmal wird er seine Ablehnung
diesbezüglich dokumentieren, indem all diejenigen, die nicht geglaubt haben, nicht mitgehen bei der Entrückung. I to będzie udokumentowane w ten sposób, że ci wszyscy wyznawcy, którzy nie uwierzyli, nie pójdą z nim, gdy Pan przyjdzie po swoich, zostaną na tej ziemi. Und die Christenheit wird ihr Ende finden in Babylon. Apostelgeschichte 18:19. Dzieje apostolskie 18:19. Chrześcijaństwo znajdzie swój koniec w tym Babilonie. I wtedy ta zła nierządnica, to wtedy zginie to chrześcijaństwo. Dieser böse Knecht sagt in seinem Herzen etwas. I ten zły sługa mówi coś w swoim sercu. Im Augenblick spreche ich. Ihr könnt mich alle verstehen, denke ich. Myślę, że wszyscy jesteście w stanie zrozumieć to, co mówię. Aber dieser Mann spricht in seinem Herzen. Czyli to, co ja wypowiadam, wszyscy rozumiecie, ale ten sługa mówi to w swoim sercu. Gott hört es trotzdem. A Bóg, jednak Bóg to też słyszy. Auch wenn wir nach außen verständlich nichts äußern, können wir etwas im Herzen sagen. Jeśli nawet na zewnątrz nic nie okazujemy, nic nie pokazujemy, nikt nic nie jest w stanie odczytać z nas, to jednak w sercu możemy mieć różne myśli. Und der Jesus hört es. A Pan Jezus to słyszy. Der merkt, welche Reaktion du jetzt auf Gottes Wort hast. On dokładnie wie, jaką ty masz reakcję na Słowo Boże. Welche Reaktion hat dieser Knecht? Jaką reakcję ma ten sługa? Er sagt, mein Herr. I on mówi, mój Pan. Das hört sich doch gut an, nicht? Na pierwszy rzut oka brzmi to dobrze. Den Herrn Jesus als mein Herrn anzureden, das reicht nicht. Ale nazywać Pana Jezusa moim Panem, to jeszcze nie wystarcza. Er nimmt zwar das Zeugnis an, aber er überprüft es, ob das echt ist. On przyjmuje Pan to świadectwo, ale Pan też sprawdza, czy to jest prawdziwe. Was sagt dieser böse Knecht? Der Herr Jesus kommt nicht. I co mówi ten zły sługa? Pan Jezus nie przychodzi. Die Menschen in 2. Petrus 3, die sagen, bleibt alles beim Alten. Seitdem die Väter nicht mehr leben, ist alles so geblieben. I ludzie w 2. Piotra 3 mówią, przecież wszystko jest po staremu, tak jak to zawsze było. Sagt das der böse Knecht. I właśnie to mówi zły sługa. Das sagt er nicht. Das sagt er nicht. Nie, on tak nie mówi właśnie. Er hält fest, dass Jesus Christus wiederkommt. On potwierdza, że Pan Jezus przyjdzie. Aber den Zeitpunkt, den relativiert er. Ale ten punkt czasowy, w którym on przyjdzie, ten jakby odsuwa od siebie. Er sagt, mein Herr bleibt noch aus. I on mówi, mój Pan zwleka. Er kommt noch nicht. Jeszcze nie przychodzi. Was sagt Hebräer 10? Co mówi Hebrajczyków 10? Der kommende wird kommen und nicht verziehen. On przyjdzie i nie będzie zwlekał. Wie war das bei den Thessalonichern? 1. Thessalonicher 1. Jak to było u Tesaloniczan w pierwszym rozdziale? Die waren gerade zum Glauben gekommen. Oni właśnie uwierzyli. Wodurch kennzeichnen sich? Przez to są, co ich cechuje? Dass sie Gott dienten und seinen Sohn aus dem Himmel erwarteten. Że oni służyli Bogu i oczekiwali Jego Syna z niebios. Das sind zwei Grundsäulen des Christentums. To są dwie kolumny, dwie podpory chrześcijaństwa. Wenn wir ein sinnvolles Leben haben wollen, jeśli chcemy mieć to dobre życie, pełne sensu życie, dann brauchen wir diesen Dienst für den Herrn. To potrzebujemy tej służby dla Pana, aber auch sein, das Erwarten des Wiederkommens. Ale i również potrzebujemy oczekiwać na Jego przyjście. Also die Gesinnung des bösen Knechtes ist nicht in Ordnung. A więc to... Diese Gesinnung ist nicht in Ordnung. In Ordnung, ja. To kommt noch nicht. To jego usposobienie nie jest dobre, bo on mówi, jeszcze nie przychodzi. Zweite ist, er fängt an, seine Mitknechten zu schlagen. Druga rzecz, on zaczyna bić swoich współtowarzyszy. Er sollte ja gerade für die Auferbauung der Mitknechte sich einsetzen. A przecież on miał być ku zbudowaniu swoich współsług. Und er tut das Gegenteil. A czyni przeciwność. Er fügt ihm Schaden zu. On im działa na szkodę. Der nächste Punkt ist, er isst und trinkt mit den Betrunkenen. I kolejny punkt, jada i pija z pijakami. Er hat Gemeinschaft mit der Welt. Ma społeczność ze światem. Gottes Wort sagt an verschiedenen Stellen, dass wir keine Gemeinschaft mit der Welt haben sollen.
A Słowo Boże w wielu miejscach mówi nam, że mamy nie mieć społeczności ze światem. Natürlich haben wir den missionarischen Auftrag. Oczywiście weiter zu sagen. Mamy tą służbę misjonarską, kiedy to słowo podajemy dalej. Aber hier vergnügt er sich mit der Welt. Und das ist Weg Gottes Wort. Ale tutaj on ma tą rozkosz, czy rozkoszuje się z obecności, czy ze społeczności z tym światem. I to jest niewłaściwe. Und er meint immer noch, er wäre ein Knecht des Herrn. A ciągle uważa, że jest sługą Pana. Es wird nicht gesagt, dass er auch betrunken war. Tu nie jest powiedziane, że on też był pijany. Er hatte Gemeinschaft mit denen, die sich den Lüsten hingaben. Ale on miał społeczność z tymi, którzy się upijali. Jetzt finden wir die Reaktion in Vers 50. I teraz mamy reakcję w 50. wierszu. Dieser irdische Herr kommt. Ten ziemski Pan przychodzi. Und wird Gericht bringen. I ten sąd z nim. Genauso ist es auch mit dem himmlischen Herrn. Dokładnie tak samo jest z tym niebiańskim Panem. Wann kommt er? Kiedy on przychodzi? An einem Tag, wo er es nicht erwartet hat. W tym dniu, w którym on tego nie oczekiwał. Für einen Gläubigen ist es wichtig, dass der Jesus kommt. Er erwartet ihn. Er sehnt sich danach. Er wünscht ihn herbei. Dla wierzącego ważnym jest to, że Pan przyjdzie. On czeka na to. On życzy sobie tego, by Pan przyszedł. Dieser glückselige Knecht, von dem wir in Vers 46 gelesen haben, der möchte den Herrn bei sich haben. Ten szczęśliwy sługa w 46 wierszu, on chciał być przy swoim Panu. Aber bei diesem ist es genau umgekehrt. Ale ten zły u niego jest na odwrót. Vers 51. 51. Er wird ihn zweischneiden. Usunie go und ihm das Teil geben mit den Heuchlern. I da mu ten los czy dział z obłudnikami. Entzweischneiden bedeutet keine Vernichtung. Usunąć czy rozpołowić nie oznacza usunąć nie oznacza całkowite unicestwienie. Das bedeutet den zeitigen Tod. To oznacza tą czasową śmierć. Die aber dann in den ewigen Tod übergeht. Która przechodzi potem w tą wieczną śmierć. Den zweiten Tod, das ewige Getrenntsein von Gott. Czyli ta druga śmierć, która oznacza wieczne odłączenie od Boga. Und der Herr wird ihm das Teil geben bei den Heuchlern. I Pan jakby daje mu tutaj czas, gdy będzie on z obłudnikami. Er hat eine Beziehung zu dem Jesus geheuchelt. Hat sie nicht. On to był obłudny w tej swojej społeczności co do Pana. Der Herr macht das deutlich. I Pan to pokazuje dobitnie. Und somit gibt er ihm das Teil bei den Heuchlern. I daje mu ten dział z tymi obłudnikami. Das heißt, bei den ungläubigen Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben. To znaczy z tymi niewierzącymi ludźmi, którzy nie mają żadnego stosunku czy z żadnej relacji z Panem. In welcher Atmosphäre wird diese Person sein? W jakiej atmosferze będzie ta osoba? Das ist der Ort des Weinens und des Zähneknirschens. Jest to miejsce, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Nicht zeitlich. Ewig. Nie na jakiś czas, to jest na wieki. Wo der Wurm nicht stirbt, das Feuer nicht erlischt. Wurm nicht stirbt, das Feuer nicht erlischt. Gdzie ten robak nie... nie umiera i ogień nie gaśnie. Dieser böse Knecht hatte vielleicht Theologie studiert. Ten zły sługa może studiował teologię. Konnte viele Menschen begeistern. Może zachwycał wielu ludzi. A jednak poszedł na wieczne zginienie. Fassend zusammen, der erste Abschnitt macht deutlich, dass wir uns einsetzen sollen zur Auferbauung der Glaubenden. Jeszcze raz podsumujmy ten pierwszy urywek. Pokazuje nam, że mamy dawać się do dyspozycji ku zbudowaniu współwierzących. Er richtet sich nicht nur an die Brüder, die die Gabe des Evangelisten, Hirten oder Lehrer haben. Nie tyczy się tylko tych braci, którzy mają ten dar ewangelisty, czy pasterza, czy nauczyciela. Sondern er spricht jeden an. Ale to przemawia, czy zwraca się do każdego. Er appelliert an dein und mein Herz und Gewissen. On apeluje do twojego i mojego serca i sumienia. Und er selbst ist das beste Beispiel. I on sam jest najlepszym przykładem. Er ist der Treue. On jest tym wiernym. Und welch eine Klugheit hat er nicht. I jakże on jest mądry.
Das richtige Wort zur rechten Zeit. To właściwe słowo we właściwym czasie daje. Kannst du in Johannes 8 nachlesen? Możemy to czytać w Jana 8. Was er sagte, kam vom Vater. To, co on mówił, pochodziło od Ojca. Wie er sagte, die Art und Weise kam vom Vater. Sposób, w jaki mówił, było od Ojca. Und der Zeitpunkt kam vom Vater. I ten czas, w jakim to wypowiadał, też było od Ojca. Eine Ermutigung für dich und mich. Jest to pokrzepienie dla Ciebie i dla mnie. Auch in den letzten Tagen noch. I również w tych ostatecznych czasach dziś. Zur Auferbauung beizutragen. By być, by przydawać do tego zbudowania. Vielleicht durch ein persönliches Gespräch. Może w jakiejś osobistej rozmowie. Durch ein geistiges Gespräch. Może przez jakąś duchową rozmowę. Aus der Gegenwart des Herrn heraus. By to działo się z tej, byśmy brali z tego, co Pańskie, z obecności Pana. Er wird sein Segen. A On da swoje błogosławieństwo do tego. Wir kommen zum nächsten Abschnitt. I teraz mamy kolejny urywek. Dieser nächste Abschnitt wird auch deshalb mit dem ersten verbunden, weil die Einleitung das deutlich macht. Es wird hier begonnen mit dem dann. Ich weiß nicht, ob wir es nachvollziehen können. Ja. I mamy tutaj, ten drugi urywek łączy się z tym pierwszym przez to, że zaczyna się tym słówkiem wtedy. Geht wieder um das Reich der Himmel, die Zeit, wo der Jesus im Himmel ist und nicht auf der Erde. I tu znowu jest mowa o Królestwie Niebios, gdy Pana Jezusa nie ma tutaj na tej ziemi. Hier sind 10 Jungfrauen angesprochen. I tu mamy mowę o 10 pannach. Warum 10? Dlaczego 10? 10 ist in der Bibel die Zahl der Verantwortung. 10 to w Biblii liczba odpowiedzialności. Wir haben 10 Gebote, die Gott Israel gegeben hat. Mamy 10 przykazań, które Bóg dał Izraelowi. Wir haben 10 Finger. Mamy 10 palców. Und so sind auch hier 10 Jungfrauen. I tak też tutaj jest 10 tych panien. Was ist jetzt unter Jungfrau zu verstehen? I co należy rozumieć pod tym słowem panna, czy pod tymi pannami? Eine Person, die innerlich und äußerlich rein ist. Osoba, która zewnętrznie i wewnętrznie jest czysta. Lesen dazu aus 2. Korinther 11. 2. Korinthian 11. Vers 2. Drugi wiersz. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Paulus setzte alles daran, dass die Korinther in so einer inneren und äußeren Reinheit für den Herrn da sein möchten. Paweł tutaj dokłada wszelkich starań, aby Koryntianie właśnie tacy byli czyści przed Panem. Diese Jungfrauen, das muss ich noch eben erklären. I te panny, to jeszcze chciałbym wyjaśnić. Hatten ja damals die Aufgabe, den Bräutigam abzuholen, um ihn dann zu der Braut hinzuführen. Ich zadaniem w tamtych czasach było to, że one prowadziły oblubieńca na spotkanie z oblubienicą, z jego przyszłą małżonką. Dieses Bild benutzt er. I tego obrazu właśnie Pan używa. Und es war wohl beim Anbruch des Abends. Ma to miejsce pod wieczór. Somit waren Lampen erforderlich. Dlatego te lampy były potrzebne. Was ist eine Lampe? Co to jest lampa? Das ist ein Zeugnis, was wir nach außen geben. To jest to świadectwo, jakie dajemy na zewnątrz. Und zwar Licht verbreiten in der dunklen Welt. I to jest to, że mamy podawać to światło w tym ciemnym świecie. Kennen wir aus der Bergpredigt, nicht? To też znamy z tego kazania na górze. Ihr seid das Licht der Welt. Wy jesteście światłością świata, czy światłem świata. Und so sollen wir das Licht darstellen, was Gott uns gegeben hat. I tak mamy właśnie odbijać to światło, które Bóg nam dał. Sie gehen aus, wohin? Wychodzą, gdzie? Dem Bräutigam entgegen. Na spotkanie oblubieńca. Das ist das Ziel dieser 10 Jungfrauen gewesen. To jest właśnie cel tych panien. Jetzt verlassen wir die Ebene des Gleichnisses. I teraz jakby zejdźmy z tej płaszczyzny tego podobieństwa. Was will der Herr uns damit sagen? Co chce nam Pan powiedzieć przez to? Er will sagen, die ersten Christen zogen dem Herrn Jesus entgegen. Chcę przez to powiedzieć, że pierwsi chrześcijanie wychodzili naprzeciw Pana Jezusa.
Sie hatten einen Zielpunkt, das war die Person des Herrn Jesus Christus. Oni mieli tylko jeden punkt przed swoimi oczami, jeden cel i tym celem był Pan Jezus. Petrus sagt in seiner berühmten Ansprache: Lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. I Piotr mówi w swoim kazaniu: Dajcie się uratować z tego przeklętego czy przeklętego plemienia. Trennt euch von Israel im Fleisch nach und kommt zu dem Herrn Jesus. Odłączcie się od Izraela według ciała i przyjdźcie do Pana Jezusa. Hebräerbrief, deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers seine Schmach tragen. Hebrajczyków, dlatego wyjdźmy poza obóz, niosąc pohańbienie Jego. Die ersten Christen in der Apostelgeschichte haben das verstanden. Pierwsi chrześcijanie w Dziejach Apostolskich to doskonale rozumieli. Die 12 Apostel. 12 apostołów. Sie hatten sich distanziert vom Judentum. Oni się zdystansowali, odłączyli od żydostwa. Und so gab es viele. I tak też było wielu takich. Sie haben also das Judentum verlassen. A więc opuścili żydostwo, um einen Platz bei dem Herrn Jesus zu haben. Aby mieć miejsce u Pana Jezusa. Haben Sie nicht erlebt, dass der Jesus gekreuzigt worden ist? Czyż oni nie przeżyli tego, że Pan Jezus został ukrzyżowany? Natürlich haben Sie das erlebt. Oczywiście tak. Aber ihr Herz war so brennend für den Herrn Jesus. Ale ich serce tak płonęło dla Pana Jezusa, dass sie keine Rücksicht nahmen auf ihr Leben. Że nie mieli w ogóle względu na swoje życie. Petrus sagt, es ist uns unmöglich, von dem zu schweigen, was wir erlebt haben. I Piotr mówi, niemożliwym jest dla nas milczeć o tym, co przeżyliśmy. Sie gingen dem Bräutigam entgegen. One wyszły na spotkanie oblubieńca. Das ist jetzt auch unsere Frage. Gehen wir dem Bräutigam entgegen? To jest też pytanie do nas, czy my wychodzimy na spotkanie tego oblubieńca? Wir haben gesehen, dass entgegengehen bedeutet hier das Judentum verlassen. Tutaj w tym wypadku to wyjść na spotkanie oblubieńca oznacza opuścić żydostwo. Fünf von ihnen aber waren töricht und fünf klug. Pięć z nich głupich, pięć zaś mądrych. Bei den Gleichnissen vom Reich der Himmel oder auf dem Reich Gottes haben wir oft diese Unterscheidung zwischen Bekennern und solche, die ein echtes Leben des Glaubens haben. W tych porównaniach czy rozróżnieniach Królestwa Niebios i Królestwa Bożego mamy właśnie często to porównanie czy rozróżnienie pomiędzy tym głupim, czyli tymi wyznawcami, a tymi, którzy są prawdziwi. So, dass hier jetzt heißt, dass die fünf Törichten und die fünf gleich starke Gruppen sind? Czy to ma oznaczać, że tych pięć głupich i pięć mądrych to są tak samo silne grupy? Nein, das ist nicht der Gedanke. Nie, to nie jest ta myśl tutaj. Sondern was wir zu zehn gesagt haben, gehört genauso zu fünf gesagt, dass fünf wie zehn die Verantwortung deutlich macht. I to obowiązuje tutaj to, co powiedzieliśmy w stosunku do tych dziesięciu. Tu jest ta odpowiedzialność ważna. Warum steht denn hier klug und töricht gegenüber? Dlaczego tu jest to przeciwieństwo głupie i mądre? Wenn einer klug ist, dann hat der Schöpfer ihm besondere Fähigkeiten gegeben. Jeśli ktoś jest mądry, to przecież Stwórca dał mu szczególnego rodzaju zdolności, czyż nie? Ist das hier gemeint? Czy to jest o tym mowa? Nein, das ist hier nicht gemeint. Nie, to nie o tym jest mowa. Die natürliche Denkfähigkeit ist hier nicht gemeint. To nie ma tutaj mowy o naszej naturalnej inteligencji. Das war ja auch die Klugheit im ersten Gleichnis nicht. I to też nie było tą mądrością w tym pierwszym przypadku. Die Klugheit in unserem Gleichnis besteht darin, zur rechten Zeit Öl zu haben. Ta mądrość w tym przypadku tutaj oznacza, by mieć we właściwym czasie tą oliwę. Also das ist durchaus wie alle drei Gleichnisse im Hinblick auf die Verantwortung des Menschen geschrieben. A więc tutaj jest to bardzo widzialne w tych trzech podobieństwach, że chodzi o odpowiedzialność człowieka. Sie hatten auch ein christliches Bekenntnis. Przecież one wszystkie miały wyznanie chrześcijańskie. Ja, war mal ein erster, der so ein christliches Bekenntnis hat und echt war. Ale tak jak mieliśmy w tym pierwszym przypadku, to chrześcijańskie wyznanie nie było szczere. Apostelgeschichte 8, nicht? Simon der Zauberer. Dzieje apostolskie 8, Szymon Czarnoksiężnik. Sie sagte, gib mir auch von dem Heiligen Geist, damit ich gebe dir Geld, nicht? On chciał za pieniądze kupić sobie coś, część Ducha Świętego. Filipus hat evangelisiert. Filip ewangelizował. Viele waren zum Glauben gekommen. Wielu z nich uwierzyło. Simon legte ein vernünftiges Bekenntnis ab. I również ten Szymon dał na początku takie
wyznanie, które przyjęli. Und was macht Philippus, unser Freund? I co czyni Filip? Er tauft ihn. Er tauft ihn. Ochrzcił go. Da kommt Petrus aus Jerusalem. I potem przychodzi Piotr z Jerozolimy. Der offensichtlich die Gnadengabe der Unterscheidung der Geister hatte. Który możemy z tego wywnioskować, że miał ten dar rozróżniania duchów. Und merkte, dass es kein echter ist. I on zauważa, że to nie jest właściwe, że to nie jest szczere. Also, die klugen und die törichten hatten Lampen. Te głupie i mądre miały lampy. Aber die törichten hatten kein Öl. Ale te głupie nie miały oliwy. Öl ist hier ein Bild vom Heiligen Geist, wie so oft in der Schrift. Oliwa jest obrazem Ducha Świętego, jak prawie zawsze w Słowie Bożym. Die klugen aber nahm Öl. Ale te mądre miały oliwę. Alle bilden äußerlich gewisse Einheit. Na zewnątrz patrząc, wszystkie wyglądają tak samo. Sind hier im Gleichnis nicht groß zu unterscheiden? Nie można ich rozróżniać tutaj, rozróżnić. Und doch Gott, der Heilige Geist, sagt, die einen sind klug und die anderen sind töricht. A jednak Duch Święty mówi, jedne są głupie, a drugie mądre. Vielleicht machen wir jetzt an dieser Stelle die Pause. Może teraz zrobimy przerwę w tym miejscu? Czy 10 minut, tak? Na zewnątrz nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić na pierwszy rzut oka. I tak jest po dziś dzień. Ob eine Person den Heiligen Geist hat oder nicht, das kann man nicht sehen. Czy jakaś osoba ma Ducha Świętego, czy nie, tego nie widzimy. Wir lesen mal aus 2. Korinther, Vers. Z 2. Koryntian przeczytamy. Wir lesen 2. Korinther 1, Vers 21 und 22. 1. Korinthian 1, 21-22. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Tu mamy namaszczenie Duchem Świętym. Co to oznacza? Król był namaszczany, kapłan był namaszczany i również prorok był namaszczany. To namaszczenie jest połączone ze szczególnego rodzaju zadaniem. 1 Jana 2. Jesteście namaszczeni Duchem Świętym i wiecie wszystko. Mit der Salbung durch den Heiligen Geist haben wir die Fähigkeit bekommen, die Stimmen des guten Hirten von allen anderen Stimmen zu unterscheiden. Tym namaszczeniem Ducha Świętego otrzymaliśmy tą zdolność rozróżniania głosu dobrego pasterza wśród głosów wszystkich innych. Der nächste Begriff ist versiegelt. Zapieczętowani. To jest kolejne pojęcie. Ein Siegel ist ein Zeichen, dass ein Gegenstand einer Person gehört. Ta pieczęć to jest czy jest potwierdzeniem tego, że coś należy do kogoś. Siegel ist aber auch ein Hinweis darauf, dass es echt ist. Ale pieczęć jest też dowodem tego, że to jest prawdziwe. Siegel macht auch deutlich, dass ein Vorgang seinen Abschluss gefunden hat. Pieczęć jest też dowodem tego, że coś, co miało być zrobione, zostało zakończone. So sind wir auf ewig ein Eigentum des Herrn Jesus. Na wieki jesteśmy własnością Pana Jezusa. Dieser Vorgang ist nicht umkehrbar. I ta zmiana, ten proces jest nieodwracalny. Und dann ist drittens mit dem Heiligen Geist verbunden der Begriff Unterpfand. I po trzecie, co do Ducha Świętego, jest mowa o tym zadatku. Unterpfand oder Angeld macht deutlich, wir besitzen jetzt schon etwas, aber werden noch etwas viel Größeres, etwas Zusätzliches bekommen. Ten zadatek czy zaliczka to oznacza, że coś już posiadamy, ale to jeszcze nie wszystko.
kiedyś otrzymamy tą pełną zapłatę. Wir sind jetzt schon gesegnet mit allen geistigen Segnungen im himmlischen Alter. Już teraz jesteśmy ubłogosławieni wszelkimi błogosławieństwami niebios. Wir sind aber noch schwach. Wir haben ein Leib der Niedrigkeit. Ale jeszcze jesteśmy słabi. Mamy to ciało tutaj niskości. So können wir dann in den Himmel. I w tym ciele nie jesteśmy w stanie wejść do nieba. Da brauchen wir den Leib der Herrlichkeit. Potrzebujemy tego ciała chwały. Und den werden wir bekommen. I to ciało otrzymamy. Wir werden mit Christus herrschen auf dieser Erde. Będziemy panowali z Chrystusem na tej ziemi. Wann sind wir versiegelt worden? Kiedy zostaliśmy zapieczętowani? Efezjan 1, vers 13. Efezjan 1, 13. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Also, das erste ist, wir hören das Evangelium. Pierwsze, my słyszymy Ewangelię. Das zweite ist, wir glauben dem Evangelium. Drugie, wierzymy Ewangelii. Dafür sind wir verantwortlich. To jest nasza odpowiedzialność. Dann kommt Gottes Handeln. I potem jest Boże działanie. Als gewissermaßen Antwort auf unseren Glauben versiegelt für uns mit dem Heiligen Geist. I jako ta odpowiedź, Bóg nas, Boża odpowiedź na naszą wiarę jest zapieczętowanie Duchem Świętym. Hast du schon mal etwas erfahren von der Wirkung des Heiligen Geistes? Czy odczuliśmy już coś z tego działania Ducha Świętego? Kann durchaus sein. Może tak być. Aber was ist das Wichtige? Ale co jest ważne? Wir glauben einfach Epheser 1, vers 13. Po prostu wierzymy w to, co przeczytaliśmy w Efezjan 1, 13. Und dadurch kommen wir zur Ruhe. To nas uspokaja. Unsere ewige Rettung, haben wir die erfahren? Czy doświadczyliśmy tego naszego wiecznego zbawienia? Wir glauben sie einfach, weil Gott es sagt. Nie, jeszcze nie, ale wierzymy w to, bo Bóg tak mówi. Wir stützen uns auf Gottes Wort. Bo my opieramy się na Słowie Bożym. Da kommt ganz tiefer Frieden sein. I mamy ten głęboki spokój i pokój w naszym sercu. Vers 5. Piąty wiersz. Der Bräutigam blieb noch aus. Oblubieniec nie nadchodził jeszcze. Die Frauen waren alle schon empfangsbereit. Te wszystkie panny są już gotowe na przyjęcie tego oblubieńca, ale on jeszcze nie przychodzi. I teraz, dlaczego ten oblubieniec jeszcze nie przychodzi? Bóg jest cierpliwy, bo nie chce, aby ktokolwiek był zgubiony. Bóg chce wszystkich zbawić. I Bóg czeka, können wir unsere Treue und Hingabe an ihn unter Beweis stellen. I w tym czasie, gdy Bóg czeka, możemy naszą wierność i nasze oddanie udowodnić. Es ist ein Kennzeichen seiner Langmut, das er wartet. To jest cecha charakterystyczna jego cierpliwości, że on czeka właśnie. Und die Langmut sollten auch wir alle trainieren. A my się mamy uczyć cierpliwości, trenować. Jeśli sobie pomyślimy o tym, jak cierpliwy jest Bóg w stosunku do mnie, to wtedy mnie nie będzie trudno być cierpliwym w stosunku do współwierzących. Pierwsza reakcja tych panien jest taka, że one się zdrzemnęły, czy były senne. Zdarza nam się, że oczy nam się zamykają i otwierają się. I przecież każdy z nas to zna. Jesteśmy zmęczeni. Chcemy się skoncentrować, ale po prostu nie potrafimy, nie jesteśmy w stanie. Ale dokładnie tak samo w tym duchowym obszarze możemy zasnąć. Nie będziemy mieli tego płonącego serca dla osoby Pana Jezusa. Stehe auf aus den Toten, der Christus wird dir leuchten, sagt Epheser 5. Efezjan 5. Powstań z umarłych, który śpisz, a zajaśnieje ci Chrystus. Wenn man schläfrig wird, schläft man dann noch ein. Jak się jest, gdy jesteśmy sennymi, to się najczęściej zasypia. Wer ist eingeschlafen? Kto zasnął? Die Klugen oder die Törichten? Te mądre czy te głupie? Oder alle? Czy wszystkie?
Alle sind eingeschlafen. Wszystkie zasnęły. Auch die eine innere Beziehung zu dem Herrn Jesus haben sind eingeschlafen. Również i te, które mają tą wewnętrzną społeczność z Panem Jezusem, też zasnęły. Wir können uns an das höchste und das schönste und das reinste gewöhnen, nicht? Możemy się przyzwyczaić do tego, co jest najwspanialsze, najpiękniejsze, najcenniejsze. Czyż nie? Und der Herr, was macht er? I cóż, co czyni ten oblubieniec? Auf einmal erscheint der Mitternachtsruf. Nagle o północy słychać krzyk. Siehe der Bräutigam. Oto oblubieniec. Das heißt nicht, siehe der Bräutigam kommt. Tu nie jest napisane, oto oblubieniec nadchodzi. Dann wäre sein Kommen das Besondere. To, bo wtedy to jego przyjście byłoby tym, co jest szczególne. Nein, hier geht es um seine Person. Tutaj jest mowa o jego osobie. Diese 10 Jungfrauen sind so erfüllt von dem Bräutigam als Person. Te 10 panien jest jakby zachwyconych nim, jego osobą. Und wie viel mehr sollten wir erfüllt sein von der Person des Herrn Jesus? A o ileż bardziej my powinniśmy być zachwyceni osobą Pana Jezusa. Er ist auch der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Przecież on jest tym, który nas umiłował i samego siebie za nas wydał. Wann war dieser Mitternachtsruf? Wann? Wann war dieser Mitternachtsruf? Kiedy słychać było ten okrzyk? Kirchengeschichtlich vor ungefähr 200 Jahren, nicht? Jeśli chodzi o historię Kościoła, to mniej więcej przed 200 lat. Es hat immer Gläubige gegeben auf dieser Erde. Wierzący byli zawsze na tej ziemi. Aber da gab es ein göttliches Licht durch die Wirkung des Heiligen Geistes weltweit. Ale wtedy właśnie, około 200 lat temu, było przez właśnie to Boże działanie, to takie przebudzenie przez Ducha Świętego. Auf einmal erkannte man wieder die Schönheit des Herrn Jesus. Nagle wtedy rozpoznano na nowo tą piękność Pana Jezusa. Man erkannte, dass es eine Wahrheit über Christus und seine Versammlung gibt. Rozpoznano tą prawdę o Chrystusie i jego zgromadzeniu. Man verstand wieder, dass es ein unterschiedliches Kommen gibt des Herrn Jesus. Ein Kommen zur Entrückung der Gläubigen. Rozpoznano tą różnicę między przyjściami Pana Jezusa, przyjście na pochwycenie wierzących. Und ein Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit auf dieser Erde. I również to przyjście Pana Jezusa w mocy i w chwale na tą ziemię. Ja, man kehrte zu der Lehre der Apostel zurück. I wrócono do nauki apostołów. Wenn die Dichter der damaligen Zeit vor dieser Erweckung etwas zum Ausdruck gebracht haben und vom Kommen des Herrn sprachen, dann dachten sie an ihren leiblichen Tod. Jeśli przed tym przebudzeniem różni poeci pisali czy wyrażali swoje myśli na temat przyjścia Pana, to myśleli zawsze o swojej śmierci. Aber durch dieses Wirken des Heiligen Geistes wurde auf einmal eine Lebendigkeit hervorgerufen, die es einmalig ist. Ale przez to właśnie działanie Ducha Świętego ta rzecz stała się jakby jednorazowa w swoim rodzaju. Schwerpunkt war seine Person. Tym właśnie punktem ciężkości, tym punktem centralnym była jego osoba. Das haben wir besonders in Verbindung mit dem Sendschreiben an Philadelphia. I to jest ten punkt ciężkości, szczególnie czy połączone z tym listem do zboru w Filadelfii z objawienia. Jetzt ein Ruf geht aus ihm entgegen. I teraz to zawołanie, słyszą to zawołanie. Wir hatten schon mal den Ruf, ihm entgegenzugehen. Już miały wcześniej były wezwane po to, by wyszły na spotkanie oblubieńca. W pierwszym wierszu to było. I teraz znowu jest mowa wyjdźcie. Przy tym pierwszym wyjściu było to, mówiliśmy, wyjście z żydostwa. I teraz mamy znowu to wyjście. Christenheit in der Form, dass man sich menschliche Systeme eingerichtet hatte. Tu jest to wyjście z tego chrześcijaństwa w ludzkiej formie. Wyjście z tych systemów, które człowiek stworzył w chrześcijaństwie. Man gehört natürlich immer noch zur Christenheit. Wszyscy należą do chrześcijaństwa. Aber man trennte sich von all dem, was nicht übereinstimmt mit Gottes Wort. Ale odłączono się od wszystkiego tego, co nie było zgodne ze Słowem Bożym. Man wollte nicht besser sein als die anderen Christen. Nie chcemy być, nie, czy nie chciano być lepszymi niż inni chrześcijanie.
Aber aus Liebe zu dem Herrn Jesus nur das respektieren, was ihm wertvoll war. Ale z miłości do Pana Jezusa czynić i respektować tylko to, co jest dla Niego cenne. Die Reaktion auf diesen Mitternachtsruf war, dass alle 10 Jungfrauen aktiv wurden. I ta reakcja była taka, że wszystkie 10 panien stało się aktywnymi. Was die klugen gemacht haben, haben wir schon gesagt. To, co te mądre uczyniły, już mówiliśmy. Die törichten haben auch was gemacht. I te głupie też coś uczyniły. Die haben das ja gesehen, die klugen machen was. I one zobaczyły, że te mądre coś robią. Diejenigen, die nur ein christliches Zeugnis hatten, die haben dann sich im Hinblick auf den Humanismus mehr eingesetzt. Ci, którzy mają tylko to wyznanie, oni jakby przełączyli się na ten humanizm. Schmückten ihre Lampen, die Klugen, da muss ich noch etwas zu sagen. Oporządziły swoje lampy, jeszcze coś do tego. Das heißt, das Zeugnis für den Herrn Jesus wurde noch deutlicher. To znaczy, że to świadectwo dla Pana Jezusa jest jeszcze dobitniejsze. Vers 8, die Törichten sprechen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unser Lampen erlöschen. Ósmy wiersz, głupie mówią, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Diese Lampe, die kein Öl hatte, die hatte eventuell mal einen ganz kurzen Moment ein bisschen gebrannt. Te lampy, które miały, te głupie miały może niewielką, minimalną ilość tej oliwy, że mogły na chwilę zabłysnąć. Aber sie sofort ausgegangen, weil kein Öl da war, nicht? Ale natychmiast gasnęły, bo to nie było z tego paliwa więcej. Und sie merken jetzt, das, was sie an für sie brauchen, haben wir nicht. I teraz one zauważają, to, co potrzebujemy, tego nie mamy. To, co jest konieczne, nie posiadamy tego. Und dann sagen sie zu denen, die das Öl haben, gebt uns was. I mówią do tych, dajcie nam trochę z waszej. Ist das möglich? Czy to jest możliwe? Können Gläubige anderen etwas geben? Czy wierzący mogą dać coś, niecoś innym z Ducha Świętego? Ist unmöglich. Niemożliwe. Wir können den Heiligen Geist nicht weitergeben. Nie jesteśmy w stanie dalej podać, przekazać Ducha Świętego. Wir können auch keine retten. Nie jesteśmy w stanie nikogo wyratować, zbawić. Diese törichten Jungfrauen sind zur falschen Adresse gekommen. Te głupie panny przyszły pod zły adres. Die klugen reagieren auch dementsprechend. I one też, te mądre, odpowiednio reagują. Hier im Gleichnis heißt es, wir können euch nichts geben, es reicht hinterher für uns nicht aus. One mówią tutaj, nie możemy wam dać, bo nie wystarczy i dla nas. Sie weisen auf die Verkäufer hin. I mówią im, idźcie do sprzedawców. So können wir auch immer nur auf den Herrn Jesus hinweisen. I tak również i my możemy wskazywać tylko i wyłącznie na Pana Jezusa. Wenn wir zu ihm kommen und ihm glauben, unsere Sünden ihm bekennen, dann kann er uns den Heiligen Geist geben. Jeśli do Niego przyjdziemy, jeśli wyznamy, pokutujemy, to wtedy On może dać nam Ducha Świętego. Kaufen. Kann man das kaufen, den Heiligen Geist oder die Rettung kaufen? Czy można kupić Ducha Świętego, czy można kupić zbawienie? Das ist Gleichnis, nicht? To jest podobieństwo tutaj. Wir kriegen alles umsonst. Die ewige Rettung kriegen wir umsonst und den Heiligen Geist kriegen wir umsonst. My wszystko mamy za darmo. Zbawienie i Ducha Świętego mamy za darmo. In einem Gleichnis haben wir immer einen Hauptgedanken und den müssen wir verfolgen. W podobieństwie zawsze mamy tą główną myśl i musimy iść za tym sznurem. Und die Wahrheit geht oft noch über das Gleichnis hinaus. I ta prawda wychodzi poza to podobieństwo. Czy wykracza. Jetzt gehen die Törichten weg und der Bräutigam kommt. Teraz te głupie odchodzą i wtedy przychodzi oblubieniec. Sie gehen ein zur Hochzeit. Idą na wesele. Die Tür ist verschlossen. I drzwi się zamykają. Ist das jetzt die Hochzeit des Lammes? Ja oder nein? Czy to teraz jest to wesele baranka? Tak czy nie? Nein, es ist nicht die Hochzeit des Lammes. Nie, to nie jest wesele baranka w tym momencie. Wir haben gesagt, es geht nicht um die Versammlung. Mówiliśmy, że tu nie chodzi o zgromadzenie. Sondern es geht um das Reich der Himmel. Ale tu chodzi o Królestwo Niebios. Die Versammlung als solche war überhaupt noch nicht offenbart. To zgromadzenie jako takie jeszcze nie było objawione. Und die Christenheit bleibt ja auf dieser Erde. I to chrześcijaństwo pozostaje na tej ziemi. Aber es werden immer auf dieser Erde glaubende Menschen geben. I zawsze będą wierzący ludzie na tej ziemi. Nur bei zwei expliziten Zeitpunkten wird es keine geben.
Tylko w dwóch są dwa punkty czasowe, kiedy nie będzie w ogóle wierzących na ziemi. Gdy Pan Jezus przyjdzie i weźmie swoich, pochwyci swoich z tej ziemi, w tym momencie nie będzie ani jednego wierzącego na ziemi. Ale potem będzie głoszona Ewangelia Królestwa. I wielu znowu uwierzy. I Pan Jezus przyjdzie znowu w mocy i w chwale. I wtedy, gdy Pan Jezus przyjdzie w mocy i chwale, ziemia będzie, można powiedzieć, oczyszczona ze wszystkich niewierzących. I to jest też ten jeden punkt czasowy. Nauka z tego podobieństwa jest taka, że mamy oczekiwać Pana Jezusa, mamy oczekiwać oblubieńca. Dann ist wieder diese Gruppe der Bekenner. I znowu mamy tutaj teraz tą grupę tych wyznawców. Und der Herr muss ihnen sagen, ich kenne euch nicht. I Pan musi im powiedzieć, nie znam was. Kannte der Herr sie nicht? Czy Pan ich nie znał? Kannte sie in einem Sinne. Znał ich w pewnym sensie. Aber hier geht es darum, ob er eine Beziehung zu ihm hat. Ale tutaj jest myśl taka, czy ma się z nim społeczność. Er sagt, ich kenne euch nicht. Ich habe keine Beziehung zu euch. I mówiąc, nie znam was, mówi, nie mam z wami społeczności. Die Schlussfolgerung am Ende eines Gleichnisses ist auch hier ganz klar. Wacht, also denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. I to ten wniosek jest prosty. Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny. A więc mamy być czujnymi, aby oczekiwać na tego oblubieńca, na Pana Jezusa. I ostatnie teraz podobieństwo, które czytaliśmy. Jeden człowiek wyjeżdża. Kto to jest? Jezus. Pan Jezus. Er geht in den Himmel zurück. On poszedł do nieba. Er hat eigene Knechte hier. Ma tutaj swoich sług. Er ruft sie. Wzywa ich. Er übergibt ihnen seine Arbeit. I przekazuje im swój majątek. Das ist eine hervorragende Sache, dass der Herr uns seine Arbeit übergeben hat. Czyż to nie jest wspaniała rzecz, że Pan Jezus przekazał nam swój majątek? Paulus sagt in 2. Korinther 5: Wir bieten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Paweł mówi w 2. Koryntian 5: Na miejscu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Gläubige kennen an Jesus. Gläubige kennen an Jesus. Wierzący znają Pana Jezusa. Sie kennen das Wort Gottes. Znają Słowo Boże. Sie kennen den Herrn Jesus als den rettenden Heiland. Znają Pana Jezusa jako tego Zbawiciela, który może wyratować. Und von dem rettenden Heiland spricht dieses Gleichnis besonders. I właśnie to podobieństwo mówi o tym Zbawicielu, który ratuje. Der Jesus sagt auch gar nicht. Pan Jezus też nie mówi, was wir tun sollen. Co mamy czynić? Er überlässt uns einfach seine Arbeit. On po prostu zostawia swój majątek. Lukas Evangelium gibt es ein ähnliches Gleichnis. W Ewangelii Łukasza jest podobne podobieństwo. Der sagt, der Jesus handelt, bis ich komme. I tam Pan Jezus mówi, obracajcie tym, aż przyjdę. Hier nicht. Tutaj nie. Ein Beweis des Vertrauens, ein Beweis der Liebe. Tu jest to dowodem zaufania i dowodem miłości. Dem einen gibt er 5 Talente, anderen 2 und dem anderen 1 Talent. Jednemu daje 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Die Grundlage seiner Entscheidung sind die Fähigkeiten der einzelnen Person. Za jego decyzją stoją te zdolności poszczególnych osób. Fähigkeiten können wir entweder angeboren bekommen haben. Te zdolności możemy mieć, jakby niejako mówiąc, wrodzone. Zum Beispiel, dass wir ein gutes Gedächtnis haben. Na przykład, że mamy dobrą pamięć. Dass wir eine gute körperliche Gesundheit haben. Albo, że mamy dobre zdrowie. Dass wir eine gute körperliche Kraft haben. Albo, że jesteśmy silni. Dann gibt es Fähigkeiten, die wir unterworben haben. Są zdolności, które możemy się nauczyć, nabyć je sobie. Er hat uns ein gewisses Maß an Intelligenz gegeben. Ein gewisses Maß an Intelligenz gegeben.
to jest te, które zdobywamy za pomocą też, czy do tego jest używana nasza inteligencja, że coś, czegoś się uczymy. Dann können wir eine gute Ausbildung absolvieren. Na przykład możemy się wyuczyć jakiegoś zawodu. Aber das haben wir nicht aus eigenem Stück geschafft. Ale to nie jest tak, że my sami tylko i wyłącznie sobie samym to zawdzięczamy. Hätte Gott uns nicht die Fähigkeiten dazu gegeben, hätte Gott uns nicht seine Gnade gegeben. Gdyby Bóg nie dał nam tych zdolności, gdyby Bóg nie był nam łaskawy, to przecież nic by z nas nie było. Also auch die erworbenen Fähigkeiten hängen mit den Geschenken zusammen. A więc te nabyte zdolności są powiązane z tymi, które otrzymaliśmy. Auch eine gute Erziehung im Elternhaus ist eine Fähigkeit. Również to dobre wychowanie w domu rodzicielskim, które wynieśliśmy z domu, to też jest zdolność. Und dieses Talent, was der Herr dann gibt, i ten talent, który Pan im daje, das ist unterschiedlich. Jest to różnorodne. Was ist ein Talent? Co to jest talent? Eine geistige Fähigkeit, eine geistige Gabe. Jest to duchowa zdolność, duchowy dar. Und das Maß hat der Herr in seiner Weisheit festgelegt. I ten przymiar Pan w swojej mądrości ustanowił. Vollkommene Weisheit und vollkommene Liebe. Doskonała mądrość i doskonała miłość. Und wenn ich daran denke, dass der Gottes Maßes mein Maß bestimmt hat und dein Maß bestimmt hat. Jeśli ja pamiętam o tym, że moją miarę ustanowił Bóg, dann kann keine Unzufriedenheit aufkommen. To przecież nie może być niezadowolenia w nas. Dann kann auch kein Hochmut aufkommen. Również i nie może być pychy w nas. Keine Minderwertigkeitskomplexe aufkommen. Nie może być kompleksów niższości wśród nas. Agur sagt einmal. Agur in Sprüche 30 sagt. Agur kiedyś powiedział: Vor Armut und Reichtum bewahre mich. Zachowaj mnie przed biedą i przed bogactwem. Speise mich mit dem mir bescheidenen Maß. Nasyć mnie tą miarą, którą mi przypisałeś. Zu viel ist eine Gefahr für uns und zu wenig kann auch eine Gefahr für uns sein. Za dużo mieć to jest dla nas niebezpieczeństwo, ale i również za mało mieć też jest niebezpieczeństwem. Der Herr reist außer Landes. I ten Pan wyjeżdża. Und der Mann mit den 5 Talenten. Vielleicht können wir an Paulus denken. I ten mąż z 5 talentami, możemy sobie tutaj pomyśleć na przykład o Pawle. Der fängt einfach an zu arbeiten. Zaczyna pracować. Im geistigen Bereich müssen wir, haben wir vorhin gesagt, in Verbindung mit dem ersten Bereich, unser Verstand gebrauchen. I jeśli chodzi o ten obszar duchowy, tak jak to wcześniej mówiliśmy, musimy używać naszego rozumu. Unsere Fähigkeiten gebrauchen. Musimy używać naszych zdolności. Die Talente gebrauchen. Musimy obracać tymi talentami. Jetzt ist das nicht die Frage, habe ich nur die Gnadengabe eines Evangelisten oder habe ich sie nicht? To nie jest pytanie, czy mam dar Ewangelisty, czy może jednak nie. Ihr kennt alle den Mann aus, der ja aus den Grüften kam. Wszyscy znamy tego mężczyznę, który wyszedł z tych grobowców. Der war besessen. On był opętany. Der hat ihn frei gemacht. Pan go uwolnił. Saß vernünftig vor dem Herrn. Da hatte er einen Wunsch. I on miał też życzenie. Dieser unvernünftige Mensch, der in den Gräbern vorher hauste, der wollte bei dem Herrn Jesus bleiben. Ten właśnie nierozsądny człowiek, który przebywał w grobowcach, przecież to jest nierozsądne przebywać tam, on chciał pozostać przy Panu. To był dobry wunsch. Przecież to było dobre życzenie. Hat er den Wunsch erfüllt? Czy Pan spełnił to jego życzenie? Nein, hat er nicht erfüllt. Nie spełnił tego życzenia. Was hat er zu dem gesagt? Co Pan powiedział do niego? Geh zu deinem Haus. Idź do domu Twego. Erzähle, was er an deiner Seele getan hat. I opowiedz, co się stało duszy Twojej. Wenn du das in einzelnen Evangelien vergleichst, jeśli to porównasz w Ewangeliach, hast du den Eindruck, der Mann ist genau dem Auftrag entsprochen, hat genau dem Auftrag entsprochen. Jak przeczytamy w innych Ewangeliach, to zauważymy, że on dokładnie to zrobił. Hinter siehst du sogar, dass er in der Zehnstadt unterwegs war. Widać później, że on podróżował między miastami. Jeder hat die Fähigkeit, das Evangelium weiterzusagen. Każdy ma zdolność, by podawać dalej Ewangelię. Ein Evangelist ist ja ein Mann, der die Fähigkeit hat, in der Öffentlichkeit das Evangelium Fremden darzulegen. Ewangelista to taki, który ma zdolności, by publicznie opowiadać tą Ewangelię, podawać ją publicznie dalej.
Diese Gnadengabe hat sicherlich nicht jeder. I taki dar z pewnością nie każdy z nas ma. Ja auch nicht jeder die Gnadengabe des Hirten und Lehrers hat. Dokładnie tak samo, jak nie każdy ma tą zdolność bycia pasterzem, czy zdolność pasterską i zdolność bycia nauczycielem. Aber ein Traktat ma weitergeben. Ale podać komuś traktat, ein Kalender weitergeben. Podać komuś kalendarz, das können wir alle. Przecież to możemy wszyscy. Wir sehen, dass der Mann mit den 5 und der Mann mit den 2 zugewonnen hat. I widzimy, że ten, który miał 5 talentów i ten, który miał 2, oni pomnożyli to. Wenn wir treu mit dem anfangen, was er uns vor die Füße legt, dann wird der Herr uns segnen und uns mehr geben. Jeśli będziemy wiernie obchodzili się z tym, co Pan nam położył, niejako mówiąc, pod nasze nogi, to Pan to pobłogosławi. Beispiel Stephanus. Na przykład Filipus. Szczepan i Filip. Beide siehst in Apostelgeschichte 6. Obu ich widać w dziejach obu czytamy w dziejach apostolskich 6. Da waren sie verantwortlich, die finanziellen Mittel unter die Bedürftige zu verteilen. Oni byli odpowiedzialni, aby te środki pieniężne rozdzielać potrzebującym. Und in Apostelgeschichte 7 siehst du, wie Stephanus einen prophetischen Dienst tut. I w dziejach apostolskich 7 widzimy, jak Szczepan wypełnia tą służbę proroczą. On stawia tych ludzi w tym świetle. On pozyskał tutaj. Und Philippus? A Filip? Apostelgeschichte 21 wird gesagt. Er war ein Evangelist. W dziejach apostolskich 21 mamy napisane, on był ewangelistą. Uns geht es nicht um die Formulierung. Dass einer von uns sagt, wir sind ein Evangelist oder wir sind es nicht. Tu nie chodzi nam też o to sformułowanie, aby ktoś stwierdzał, o ten jest ewangelista, a ten nie. Wichtig ist, dass wir ein offenes Ohr und ein mitfühlendes Herz für den Herrn haben. Ważne jest, abyśmy mieli otwarte ucho i to czucie, odczucie w naszym sercu dla Pana. Und auch seine Empfehlung im Blick auf die Ungläubigen teilen. I również byśmy te nasze odczucia w stosunku do niewierzących potrafili przekazywać, takie jakie Pan ma. Der mit den 5 Talenten war treu und der mit den 2 Talenten war genauso treu. Ten, który miał 5 talentów i ten, który miał 2 talenty, byli dokładnie tak samo wiernymi. Die Treue wird belohnt, nicht die Gabe. I ta wierność jest nagrodzona, a nie ten, to, co oni przynieśli, czy pomnożyli. Dann ist noch einer da, der ganz anders handelt. Er vergräbt sein Geld. I jest tutaj jeden, który działa całkiem inaczej. On zakopuje pieniądze. Die Fähigkeit, die der Herr ihm gegeben hat, die nutzt er nicht. Te zdolności, które Pan mu dał, nie wykorzystuje ich. Vers 19 zeigt, dass jeder einmal vor Gott Rechenschaft ablegen muss. 19 wiersz nam pokazuje, że kiedyś przed Bogiem każdy będzie musiał zdać sprawozdanie. Das ist nicht eine Gesamtschau, sondern eine ganz persönliche Schau. To nie jest taki proces pokazowy, publiczny, tylko to jest osobiste przed Bogiem. 2 Koryntian 5 spricht davon, auch Römer 14. 2 Koryntian 5 i Rzymian 14 o tym mówią. Der Herr gibt uns ja etwas, damit wir es in seinem Sinne verwalten. Pan daje nam coś, abyśmy to w tym sensie dalej tym zarządzali. Und was sagt jetzt dieser Mann, der die 5 Talente hat? I co mówi teraz ten, który miał 5 talentów? Ich habe gut gearbeitet. Dobrze pracowałem. Stellte sich selbst in den Vordergrund. Stawia siebie samego tutaj na pierwszym miejscu? Absolut nicht. Absolutnie nie. Er sagt, das, was du mir gegeben hast, das hat sich vermehrt. Mówi, to co mi dałeś, to się pomnożyło. Der ist so erstaunt und erfreut und dankbar. On jest tak z tym zadziwiony, zachwycony i wdzięczny, das sagt er dem Herrn einfach. Że mówi to po prostu Panu. Und ehrt somit den Herrn, der ihm das gegeben hat. I czci tego Pana, który mu to dał. Was sagt er? I co on mówi? Wohl, du guter und treuer Knecht. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Einer ist gut. Jeden jest dobry. Nur Gott. Tylko Gott. Und dieser tylko Knecht Bóg. War I gut. Ten sługa był dobry. Das sagt der Richter der ganzen Erde. Das sagt der Richter der ganzen Erde. To mówi właśnie ten sędzia całego świata. Der erste Punkt ist also Anerkennung von Seiten des Herrn. Pierwszy punkt to jest właśnie to uznanie ze strony Pana. Gibt es etwas Größeres als die Anerkennung des Herrn?
Czy jest coś większego niż uznanie Pana? Anerkennung kann es von vielen Personen geben. Może, wiele osób może nas uznawać. Aber die Anerkennung des Herrn zählt als erstes, oder? Ale to, jeśli Pan nas uzna, jest jako to pierwsze i najważniejsze, czyż nie? Und so sollen wir unseren Dienst auch tun im Hinblick auf die Ungläubigen, dass wir die Anerkennung unseres Herrn bekommen. I tak właśnie mamy tą służbę wobec niewierzących czynić, abyśmy mieli uznanie w oczach naszego Pana. Wenn ich jetzt sage, ja Herr, ich habe nicht die fünf Talente, deshalb mache ich überhaupt nichts. Ich habe nicht die fünf Talente bekommen, deshalb mache ich überhaupt nichts. Jeśli byśmy powiedzieli, nie otrzy... Ich habe nur ein Talent bekommen, ich mache deshalb nichts, dann wäre das ja was Falsches. Gdybyśmy powiedzieli, Panie, bo mam tylko jeden talent, a nie pięć, dlatego z tym nic nie zrobiłem. Wir wollen treu sein mit dem, was der uns gegeben hat. Nie, chcielibyśmy być wierni z tym, co nam Pan dał. Denn dadurch stehen wir zu der Beziehung, dass er der Herr ist und entscheidet, wie viel wir bekommen. Bo przez to jesteśmy zgodni z tym Jego postanowieniem, że to On decyduje, co mamy otrzymać. Der zweite Punkt, über weniges warst du treu. Ten drugi punkt, nad małym byłeś wierny. In der Handlungsweise kam die Treue zum Ausdruck. Tu jest wyrażona ta wierność w Jego postępowaniu. Aber der Herr sagt, es war weniges. Ale Pan mówi, to było mało. Es waren nur fünf Talente, nicht? Było to tylko pięć talentów. Warum sagt er denn weniges? Dlaczego Pan mówi, że to jest mało? Das, was wir in dieser Zeit haben, ist immer nur wenig. To, co teraz, w tym czasie mamy, to jest zawsze mało. Gemessen an der zukünftigen Herrlichkeit. Porównując do tej przyszłej chwały. To nie gewaltig? Czyż nie jest to potężne? Nicht nur Ermutigung für dich und mich? Czy nie jest to pokrzepienie dla ciebie i dla mnie? Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Nad małym byłeś wierny, postanowię cię nad wieloma, czy nad, nad czymś dużym. Das wird uns auch umsonst geschenkt. To jest też nam podarowane za darmo. Brauchen wir nicht arbeiten? Czy nie potrzebujemy pracować? Jetzt müssen wir arbeiten. Teraz musimy pracować. Und er will aus dem wenigen ein vielfaches machen. A On z tego, co małe, chce uczynić dużo. Der nächste Punkt. Następny punkt. Geh ein in die Freude deines Herrn. Idź do... wejdź do radości Pana swego. To jest to najwyższe. Das erste war die Anerkennung. Pierwsze to było uznanie. Das zweite war der Lohn. Drugie to była zapłata. Und das dritte ist die Gemeinschaft mit dem Evangelium. A trzecie to jest społeczność z Panem Jezusem. Wir gehen in die Freude des Herrn Jesus ein. My wchodzimy do radości Pana Jezusa. Wo er Freude hat. Tam, gdzie On ma, czy w czym On ma radość. Da finden wir unsere größte Glückseligkeit. Tu mamy tą naszą największą błogość, błogoszczęśliwość. Wir werden den ewigen Strom der Liebe Gottes sehen. Będziemy widzieli tą wieczną, w tej pełni miłość Bożą. Ja, das ist die Atmosphäre des Vaterhauses. To jest właśnie ta atmosfera Domu Ojca. Da wird es uns nicht langweilig werden. Tam nie będzie nam się nudziło. Wird keiner einnicken oder schläfrig werden. Nikt nie będzie zmęczony ani senny. Nein, das wird die höchste Glückseligkeit sein. To będzie ta największa błogość czy błogoszczęśliwość. Derjenige, der zwei Talente hat, ten, który miał dwa talenty, wird genauso von dem Herrn als guter und treuer Knecht anerkannt. Jest dokładnie tak samo uznany jako ten dobry i wierny sługa. Und er hört die gleichen Worte wie der, die fünf Talente hat. I słyszy dokładnie te same słowa, które usłyszał ten, co miał pięć talentów. In Vers 24 wird dann der vorgestellt, der nur ein Talent empfangen hat. I w 24 wierszu mamy tego, w końcu tego, który miał tylko ten jeden talent. Auch die Ungläubigen müssen also antreten. A więc i ci niewierzący muszą też stanąć przed Bogiem. Und dieser macht ihm gleich einen Vorwurf. I ten od razu robi Bogu zarzut, czy robi temu Panu zarzut. Aus dem Buch Hiob wissen wir, dass der Mensch, der vor Gott steht, auf tausend nicht eins antworten kann. Wiemy z Księgi Joba, że gdy człowiek stanie przed Bogiem, to nie będzie mógł na na jedno słowo, w ogóle nie będzie mógł odpowiedzieć, na tysiąc słów Bożych nie będzie mógł odpowiedzieć ani jednym słowem. Ja, das nicht schon erlebt, nicht? Czy nie przeżywaliśmy tego?
Du gibst ein Traktat weiter. Dajesz traktat. Sagst ein paar Worte dazu. Mówisz może parę słów. Dann sagt dir der Gegenüber, ich werde dem schon was sagen. I on, wenn ich einmal vor Gott stehen werde. I ten, który ma wziąć ten traktat, mówi, a jak ja stanę przed nim, to ja mu pewne rzeczy powiem. Wird keiner was sagen. Nie, nikt nic nie powie. Wird sie alle schweigen. Wszyscy będą milczeli. Durchdringende Blick des Herrn Jesus wird alles klar machen. To przeszywające spojrzenie Pana Jezusa wszystko sprawi, że wszystko będzie w momencie jasne i jawne. Tutaj w tym podobieństwie ten człowiek mówi, wiedziałem, że jesteś człowiek twardy. Jesteś chciwy na zysk. I wzbogacasz się kosztem innych. Ich fürchtete mich. I bałem się. Ale stimmt. To wszystko nie jest prawdą. Hat der Mann sich gefürchtet? Czy ten człowiek się bał? Wenn wir einen strengen Chef haben, würden wir arbeiten oder würden wir nicht arbeiten? Jeśli mamy, nasz przełożony jest takim ostrym, wymagającym człowiekiem, to czy pracujemy, czy raczej nie pracujemy? Wir würden arbeiten. Przecież każdy z nas pracuje. Wenn wir wissen, der ist streng. Przecież każdy z nas dokłada się do tej pracy, bo wiemy, że nasz szef jest ostrym człowiekiem. I właśnie wtedy byśmy raczej z natury byśmy tym bardziej pracowali, żeby nie podpaść. A my jako chrześcijanie, tak czy owak, jesteśmy zobowiązani do tego, by dawać z siebie wszystko. A więc to, co on mówi, to jest zupełnie się nie zgadza. I Pan mu mówi w 27 wierszu, mogłeś dać moje pieniądze bankierom. Innymi słowy, nawet jeżeli nie chciało ci się nic robić, to mogłeś te pieniądze dać komuś, żeby ktoś z nich jakiś pożytek zrobił. Der war nicht nur lässig. On nie tylko, że był leniwy. Der war faul. Nie to, że był niechętny, ale i leniwy. War noch nicht mal willig, das Geld auf die Bank zu bringen. Nawet nie chciało mu się tych pieniędzy zanieść do banku. Er liebte den absolut nicht, auch wenn er ihn als Herrn anredete. On tego swojego pana w ogóle nie miłował, nawet jeśli mówi, zwraca się do niego, panie tutaj. Dann sagt er ganz ernst im Vers 28. I w 28 wierszu on mówi poważnie tutaj do niego. Nehmt ihm das Talent weg. Weźcie mu ten talent i dajcie innemu. Vers 29 haben wir den Grundsatz. 29 wiersz mamy tą zasadę. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. Jeśli my dajemy się Panu do dyspozycji, to On nam daje jeszcze więcej. Ale jeśli mamy tylko to chrześcijańskie wyznanie, nie mając społeczności z Panem, to również i Pan to wyznanie chrześcijańskie zabierze. Der unnütze Knecht wird schließlich in die äußerste Finsternis geboren. Nieużyteczny sługa będzie w koniec końców wrzucony w te ciemności zewnętrzne. Da kennt man Gott nicht. Tam nie ma, nie zna się Boga, nie ma Boga. Den Strom der Gnade, an dem wir uns in Ezekiel 47 erinnert haben. Nie ma tego strumienia łaski, który przypominaliśmy sobie w Ezekielu 47. Dort wird sein, dass weinen das Zähneknirschen. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Trauer. Smutek. Und ewige Anklage. I wieczne narzekanie. Ich habe es gewusst. Wiedziałem. Ich habe nicht gewollt. A nie chciałem. Möchte keiner hier sein, der diese Entscheidung für den Herrn Jesus Christus nicht gefunden hat. Oby tu nie było nikogo, kto tej decyzji jeszcze nie podjął. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Wir fassen die drei Gleichnisse noch mal zusammen. Jeszcze krótko podsumujmy te trzy podobieństwa. Erste Gleichnis heißt
einsetzen zum Wohle der Glaubenden. Pierwsze podobieństwo, dać się do dyspozycji dla dobra wierzących. Zweite Gleichnis zeigt den Bräutigam erwarten. Drugie podobieństwo, oczekiwać na oblubieńca. Dritte Gleichnis zeigt für Ungläubige da sein und ihnen dienen. Trzecie podobieństwo, być czynnym dla niewierzących, służyć im. Hochinteressant. Ciekawe. Zuerst kommen die Gläubigen und ihre Bedürfnisse. Najpierw na pierwszym miejscu są wierzący i ich potrzeby. Danach kommt die Erwartung des Herrn Jesus. Na drugim miejscu jest oczekiwanie Pana Jezusa. Dann kommt die Arbeit an den Ungläubigen. I na trzecim miejscu jest praca wśród niewierzących. Gott der Heilige Geist hat diese Reihenfolge festgelegt. Duch Święty, Bóg Duch Święty ustanowił tą kolejność. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy przyszli. Deshalb wollen wir uns im Evangelium bemühen. Dlatego też chciejmy trudzić się w tym dziele Ewangelii. Ganz gleich, welches Maß er uns gegeben hat. Według tej miary, która jest nam dana. Das Evangelium weiter zu sagen, folgt im Hinblick auf den wiederkommenden Herrn. Aby tą Ewangelię podawać dalej, pamiętając o przyjściu Pana. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Bo nie mamy dużo czasu. Die Liebe zu dem Herrn Jesus drängt uns, sollte uns drängen. Ta miłość Pana Jezusa powinna nas napędzać. Und der Einsatz für die Glaubenden? A oddawanie się do służby wierzących, dla wierzących? Gibt es etwas Größeres für den Jesus auf der Erde als die Glaubenden? Czy jest dla Pana coś większego na tej ziemi niż wierzący? Nein, gibt's nicht. Nie, nie ma. Wollen wir uns nicht alle einsetzen? Czy nie chcemy wszyscy dawać się samym sobie do dyspozycji? Wie hat der Jesus angefangen? Jak Pan Jezus zaczął? Wer ist nun der treue und kluge Knecht? Kto jest tym wiernym i roztropnym sługą? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, damit beschäftigt finden wird. Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Der Einsatz ist zu seiner Freude und Verherrlichung und zu unserer eigenen Glückseligkeit. To, że służymy, to jest dla jego radości i również dla naszej, dla naszego zadowolenia. Evangelium hat seinen Platz, die gute Lehre hat ihren Platz. Ewangelia ma swoje miejsce, ale i dobra nauka też ma swoje miejsce. Beides gehört zusammen. A obie te rzeczy są razem ze sobą połączone. Wir unterscheiden es, aber wir trennen es nicht. Rozróżniamy je, ale nigdy ich nie oddzielamy. Welch ein Evangelist war der Jesus? Welch ein Evangelist war der Jesus? Jakim ewangelistą był Pan Jezus? Welch ein Hirte und Lehrer war er? A jakim nauczycielem i jakim pasterzem?